uczesać. Przepraszam. Myślałem, że coś ogarnąć, bo gdybym wyszedł taki potargany, to może byłbym nie do poznania. Właśnie, nie do poznania, bo tak mi się przypomniało, nie do poznania, jak byłem niedawno w Poznaniu, to znaczy niedawno, jakiś czas temu, znaczy jakiś czas, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo, akurat to nie jest ważne. Jestem w Poznaniu, pamiętam wieczór był, tak, poszedłem od strony ratusza, tam gdzie te koziołki, tak patrzę, taki był wieczór i nagle kątem oka widzę kawał tynku na mnie, tak, buch, i już chciałem uskoczyć, a ten kawał tynku jak mnie złapał w ramiona i tak trzyma. I mówi tak, ty jesteś ten. Ja mówię, jak. A on mówi, ty jesteś ten. Ja mówię, jak. A on mówi, ty jesteś ten. Ja mówię, tak. A on mówi, tak. Wiedziałem. To tak jak była taka sytuacja, pamiętam, z policją. Ja wjechałem, policja. Widzę, że już mi dają znaki. A on mówi, o, stoją. Więc tylko sprawdzam, jaka tam prędkość. Mówię, żeby nie przesadzić. Pasy mam, tak, nie rozmawiam. W porządku, jadę delikatnie. I on nagle... No, wylosowany, kurka. Jeżeli miał w Totka tyle szczęścia, a mówię, ha, to. Ja mówię, nic się nie działo, tak? Ja mówię, otwieram tę szybę, on tak po drugim, Nowakowski komisarz i tak mówi, o! I tak na kolegę tam mówi, o! Mówi, pan Krzak? Ja mówię, proszę? Pan Jerzy Krzak? Ja mówię, tak. Ja mówię, nie poznałem. Dlatego się uczyłem. A też jak, to nie znam, w zeszłym tygodniu chyba jakoś tak było. Jestem w sklepie. W sklepie co ja kupowałem? Tak, w sklepie byłem, to chyba była niedziela. Nie, w niedziela to nie. W niedzielę to jestem zamknięty jak sklep wielkopowierzchniowy. To musiało być albo poniedziałek, albo sobota. Jak stoję przy pieczywie, już coś tam wybieram, szukam jakie... I nagle gość bierze dwie buły, odwraca się, przysięgam i mówi tak. Panie Jerzy! Ja mówię, tak? A on mówi, tak, to pan? Ja mówię, proszę? A on mówi, to pan? Ja mówię, chyba tak. A on mówi, pierwszy raz jestem w Warszawie. I pierwszy raz. Ja mówię, to super. I od razu pana spotkałem? Ja mówię, widać. Ja mówię, to musi pan częściej przyjeżdżać. A on mówi, nie, to już więcej nie przyjadę. A ja mówię, a dlaczego? No bo się boję. A dlaczego? Bo ja wiem, kogo jeszcze spotkam. I powiem wam, że miał troszeczkę w tym racji, bo była taka przecież, na przykład co w sierpniu, tak, w Warszawie. Już to był dramat. Sierpień w Warszawie to był po prostu raz, że było i ciepło, i wręcz gorąco, a dwa, że na Powiślu w Warszawie to był po prostu koniec. Ludzie nie wychodzili z domów, bo podobno pyton grasował. Zrzucał tę skórę i znowu wychodził. I to w ogóle, a nocą to w ogóle zapomnij, bo przecież pytona nie zobaczysz, tak? No, pełzał, tańczył, wił się z sukinką, no po prostu pytona było potąd, po Wiśle pełne. A z kolei na Żoliborzu można było, bo było otwarte okna, kota spotkać. To ludzie też się bali, że właściciel będzie go gonił i podwójne nieszczęście. Co to naprawdę była, bo ja powiedziałem, że pogoda była, no po prostu wiecie co, powiem wam, no naprawdę już takie lato, za Tuska takiego nie było. No nie było. Nie przypominam sobie. Za Tuska, zobacz, niech ktoś sięgnie pamięcią, to nie jest daleko, to jest 8 lat. Co tam było za Tuska? Huragan, ulewa, powódź, huragan, powódź, ulewa, tornado. To tak pięknie było? Przed Morawiecki, susza. No albo tak, no widocznie mamy tak, mamy coś z zegara, bim, bam. Ale już wolę to niż tamto. Słyszałem pana Morawieckiego, słyszałem jak na dożynkach, o, miał wystąpienie, powiedział, rolnicy, a oni tak. Tak, rolnicy, mówi, rolnicy, słońce jest potrzebne. A oni tak, no, ale deszcz też, no tak. A najlepiej by było, żeby był i deszcz, i słońce. Mówi, i potem powiedział, jak komentował, mówi, pięknie, miałem spotkanie z rolnikami, uścisnąłem spracowane ręce polskiego rolnika. I powiedział, nauczyłem się modlić, uważaj, cytuję dokładnie, nauczyłem się modlić o deszcz. Nauczył się modlić o deszcz, Morawiecki, Mateusz. Nauczył się modlić, ale widocznie nauczył się, ale nie skorzystał.
przyszłym roku będzie musiał chyba klęknąć, bo jakby była taka sytuacja, to wiadomo, do kogo pretensje. No ale nie, pogoda była niesamowita, ale jak za Tuska, jak powiedział, jak taki ostatni chyba powód, to potem Tusk już poszedł. To było tak, że była chyba, nie za Sandomierz chyba coś było tak. I jak Tusk pojechał z interwencją, bo to akurat wszyscy wtedy jeździli, w to samo miejsce zresztą, bo to było przed wyborami też. Oni wtedy wszyscy jeżdżą na ten sam wał, był specjalnie usypany. I pierwszy był Tusk, bo to premier, tak? Wszyscy czekali, a no on już i tego. No i ten pojechał Tusk, stanął, pół buty se zamoczył, do widzenia, powiedział tak. Będziemy szyli worki i koniec. Uważajcie, będziemy... A tam lało cały czas, pamiętam, tylko ta woda, tylko na tym słupku, tylko cały czas, tak, z godziny na godzinę, tak, to wszystko rosło w górach, 2,5, 2,55, 2,56. I jak przyjechał nasz pan, nasz przywódca nasz, największy, przyjechał, ale od razu postawił, nie był sam od razu, tu wójt, z dwóch gmin graniczących. No i tak stoją, a tu leje. I pokazują ten słupek metryczny, tak cyk, w górę. Pamiętam, że nasz przywódca spojrzał, pan Jarosław spojrzał, woda się zatrzymała. A leje! Wójt mokry, ten wójt mokry, prezes suchy. Ta woda po nim po prostu jakby tego. No suchy. Tak, że tego. I tak stanął, i tak patrzył. Zaczekaj, mogli ten wał wyjść usypać, no ale... Tak patrz mi tak, a mówi, co to, co tam jest, co tam się stało? A tak, gdzie? No tam. Tam jest wał jakiś? Nie, a to nie z pańskiej partii. A tam dalej, no to, co tam jest tam dalej? Takie to rozlewisko, to co tam jest? Te gałęzie, to wszystko. A mówi, to tama jest tam? Gdzie tam? No tam tama jest? Gdzie? No tam. Tam, a jest tam. A ten wójt mówi... A ten drugi... Kto... Ja się pytam, kto budował to, idiot? Kto to tam budował tamte tamy tam? A ten wójt mówi... Wiem. Tusk. A ten wójt mówi... Nie. Bobry. No ale nie. Wracałem do pogody. Naprawdę było... To niesamowita pogoda była. Niesamowita. Zresztą też pomagała... Wszystkim zresztą pomagała pogoda. Jak było pięknie, jak wyszli wszyscy kandydaci. Frekwencja jest też dzięki pogodzie w wyborach samorządowych. I jak ci wszyscy kandydaci, jak te plakaty wisiały, no, miesiącami wisiały. Deszcz nie zmył nic. Super, jak oni wychodzili, jak się człowiek dobrze załapał, w dobrym miejscu, to można było sobie i śliwki zjeść, i gruszkę, i jabłuszko dostać. Wszystko normalnie za friko. Ten Trzaskowski z Jakim, to po prostu na owoce, to na początku poszli jeden za drugim. Jak ten śliwki, to ten dwie. Ten dwie, ten trzy. To ten jabłka, to ja gruszka. A ty kur... Że za nimi szło na setki. A jeszcze widziałem takie reszki, zostały po tych wyborach. Widziałem na jakiejś bramie, ale to było chyba na... Nie wiem, czy to był baner, czy to już tylko ktoś napisał. Było napisane, jaki taka stolica. Czy może odwrotnie, nie. Taka stolica, jaki. Ja mówię tylko, jeżeli chodzi o tych kandydatów, to trzeba było uważać na przykład przy metrze, tak, gdzieś na stacjach, w takich ciągach komunikacyjnych. Tam, gdzie ludzie, to oni nam za... Tam Adamowicz stał, potem tam Zimmermann. Nie Zimmermann. Wasserman. Poszła w precle w Krakowie, tam też ludzie chodzili za nią w kółko, bo to takie oważanki są, nie? No i też trzeba uważać na przykład, jak wychodzisz, tak? Jest taka pogoda. Przy tych ciągach komunikacyjnych trzeba uważać, żeby na przykład nie trafić na kolumnę z panią premier. To nie wiadomo, gdzie ona jeździ już teraz. Jeżeli ktoś myśli, że to był przypadek, to się myli. To nie był przypadek. Jeżeli nazywamy, że to było wtargnięcie na jezdnię jakiegoś starszego człowieka, przypadek? Bo stary nie wie, co robi, głupi jest, wtargnął. Wiadomo już od pół roku, już wiadomo, że ten staruch cholerny malował sobie pasy, jeden pas raz w tygodniu. W miejscu, gdzie nie było w ogóle przejścia. Pas, potem pas, nikt nie zauważył, kiedy była cała jezdnia. Przejście zrobione na świeże, w miejscu, gdzie nikt nie przechodzi. I potem tylko czekał podobno 2 miesiące, aż przyjedzie kolumna. Jedzie, wtargnął.
zamach. Myślał, że może coś się... To łobuz jeden. Będzie wisiał, koniec. W ogóle dla mnie pani premier, pani Beata, pan Antoni, to są ludzie jak ze Spiżu. Spisz, to jest jak dzwon. Dzwon pod Oświęcimiem, dzwon w Wymilinie, dzwon pod Toruniem, dzwon na A4, tych dzwonów po prostu. O, taki dobry element świąteczny w zasadzie. Czasami też te pomysły na tych kandydatów, na tych odbiorców, to były niesamowite zupełnie. No niesamowite, jak przyjeżdżałem niedawno, to już taka resztka wisiała, resztka plakatu, tak jakoś ktoś wydał to wiatr, troszkę tego robi tak... I tak narożnik tak fuch, i się wyprostował ten plakat, ja patrzę, taki jest czerstwy gość, gmina jakaś, gmina. I było tak, taki gość tak i jest napisane tak, twój wójt, prawdziwy chłop. Dość ryzykowne hasło, bo... Jeżeli na przykład ktoś jedzie, tak, i widzi to, tak jak ja z drogi. I potem tak, widziałem takie hasło, jakie hasło? Poczekaj, niech sobie przypomnę. Coś było z wójtem. Wójt, twój, prawdziwych... Chyba chłop, ale... Głowy nie dam. Bardzo ryzykowne to było. Bardzo. A była pani, która napisała tak. Tam lista jakaś, tam jej pozycja i tamtego. I było napisane, poznacie mnie po owocach. No to ja aż wysiadłem, powiem wam. Bo tak jakoś tak szybko zaparowany, tak mówię, podejdę, zobaczę te owoce. I tak im bliżej podchodziłem, tym ten owoc był mniejszy. Tu widzę wszystko pięknie, tak jakby miała pół metra z tyłu skóry ściągnięte. Ale owoc podchodzą się tak mi zmniejsza w oczach. Tak patrzę, podszedłem może tak pół metra i tak patrzę bliziutko, tak patrzę. A to Boże, jaki tam owoc. To owoc? Wisiały takie dwie jesienne, zapomniane jagódki. I one chyba wisiały już od pół roku. Gwiazdy patrzą 6. O jest. Panie Mikołaju. Pani Hiacynto, czy pani nie widziała, gdzie są moje pergaminy? Czy pan oszalał? Przecież to jest taki bałagan, to jest tak na bałaganie. No przecież jak chodzę, wszystko zbiera, wszystko porozwala, no to widziałam i wywaliłam do kosza. No przecież... Jak to do kosza pani wywaliła? Co pani najlepszego zrobiła? Czy pani wie, co było w tych papierach? No co? Tam było epokowe odkrycie. Dzieło mojego życia. Boże, co tu się dzieje, no? Co to się z ludźmi w ogóle porobiło? Za Leszka Białego ludzie nie musieli grzebać po śmietnikach. A teraz proszę. Czy pani wie, że to Ziemia krąży naokoło Słońca, a nie odwrotnie? Och jej, tak? Tak. A w Klewkach wylądowali talibowie. Cześć, kamerę. Cześć. Idziesz w Miacho? Do Jelenia? Nie, nie mogę. No daj spokój, wyrwiemy parę dziewek, pójdziemy nad Wisłę, pokarmimy łabędzie, póki jeszcze nie mają grypy. Bardzo, bardzo was przepraszam, ale pracuję. No rusz się, to ruński pierniku, rusz się wreszcie. Piszę moje dzieło o obrotach ciał niebieskich. No tak, ale może byśmy najpierw obrócili parę zwykłych ciał. Słuchajcie, czy wy wiecie, że to Ziemia krąży naokoło Słońca, a nie odwrotnie? Super. To co, idziemy? Super? Super? To wszystko, co macie do powiedzenia na temat tego odkrycia, które inaczej sytuuje człowieka wobec Boga i Wszechświata? Super? To wszystko? Dzisiaj jest piątek, może być kłopot z miejscami. W razie czego usiądziemy przy barze. Co wy mówicie? Chodźcie tutaj, zobaczcie. To jest Ziemia. Ziemię wyobrażano sobie w ten sposób, że jest płaska. Natomiast to powinno wyglądać zupełnie inaczej. W ten sposób. Mhm. W ten sposób. Mhm. O, fajny wiatrak. Ty, co to jest? To? Sekstans. Sekstans? Coś do świntuszenia? Jak to się zakłada? Ty czy partnerka? Nie! To nie do tego służy! Tak, no! To nie do tego służy! Koper!
Koper, a co to jest? To jest luneta. Sam ją skonstruowałem. Cicho. Ale dziewka rozbiera się. Poga. Ale kosmos. Kto to jest? To jest Hiacynta, moja gospodyni. Nie wiedziałem, że ona ma... O Jezu, muszę się napić. Już się ubrała. To co, idziemy do jelenia? Słuchajcie, a ile pod jeleniem kosztuje szklanica piwa? Szklanica piwa kosztuje 3 dukaty. 3 dukaty? Tak. Ależ to jakaś astronomiczna suma. Panie Mikołaju, wychodzę na miasto. Proszę wyjść, tak. Proszę iść. 3 dukaty. Co? Coś tak gapicie? 3 dukaty. Mokka! W lunecie wyglądała lepiej. Tak jest. Mówicie więc, że 3 dukaty, tak? Tak, 3 dukaty. Żeby się porządnie narąbać, trzeba by wydać jakieś 50 dukatów. Kupa szmalcu. Tak. Mam! Słuchajcie, zrobimy tak. Kupimy gorzałkę w sklepie, walniemy ją w parku i wstępnie na trzaskani pójdziemy do jelenia na piwo i dziewki. Super! W ten sposób zaoszczędzimy co najmniej 20 dukatów. Kopernik! Jesteś genialny! Drodzy Państwo, a teraz kolejna z gier improwizowanych. Kurczę, chyba nasza ulubiona. W tej choćby sali graliśmy ją do tej pory 2 razy. Więc pytania. Zapraszam serdecznie moich kolegów i koleżankę do utworzenia szpalerku artystyczno-scenicznego. Tutaj właśnie na tym specjalnie wyznaczonym miejscu. Ten szpalerek przyda nam się dlatego, bo za chwilkę 2 osoby spośród nas będą na żywo improwizowały scenkę, ale będą mogły używać do niej tylko i wyłącznie pytań. Jeśli ktoś za długo się zastanawia albo mówi zdanie twierdzące, to widownia kogoś takiego wybucza. Poproszę o próbkę buczenia. Jesteście fantastyczni, pozytywnie nastawieni i w ogóle. Taki wybuczony delikwent idzie na koniec, szpalerka zastępuje go albo ją, następna z nas. Robimy nową scenkę, też tylko i wyłącznie używając pytań. Co jakiś czas będziemy zmieniać miejsce akcji tak, żeby w ogóle było fajnie. Więc na początku z tym oto młodym przystojniaczkiem zrobimy scenkę, a wy wymyślicie miejsce akcji dla niej. Łazienka. Zacznijmy od tego, a potem będziemy wychodzić do innych pomieszczeń. Panie sąsiedzie, co pan robi w mojej łazience? Drogi Januszu, czy nie wiesz, że wezwała mnie twoja żona? Moja żona, która nie żyje od 5 lat? Czy nie wierzysz w duchy? Ona cię wezwała jako duch do mojej łazienki? Żebyś podał jej mydło? Czy uwierzysz, że kiedy brałem prysznic w swoim mieszkaniu, usłyszałem jej głos z telefonu? Tego prysznicowego? A czemu nie zadzwoniła do mnie? Może akurat nie brał pan prysznica, co drogi sąsiedzie. Czy ja, panie hydrauliku, widziałem pana rowek? Czy pan się spodziewał, że przyślą tutaj do pana hydraulika bez rowka? Czy nie ma pan może chociaż jakiegoś paska, żeby nie obrzydzać widoku moim dzieciom? Czy wie pan, jak trudno zakryć taki rów? Czy mógłbym próbować czymkolwiek, ręcznikiem, choćby się owinąć? Spróbuję. To mówi pan, że naprawia pan kolankę. Czy widziała pani te same filmy, co ja? O które konkretne tytuły się panu rozchodzi? Czyli pani Zemsta Hydraulika 4? Czyli będą koledzy? Łazienka się nam wyczerpała. Nowe miejsce akcji. W ZUS-ie! Zrobić kierowniczce kawy? A gdzie pączek? Powiedz po pączek? Nie wiesz, ciole, że to się odmienia? Powiedz po pączka? Wow, super, dobrze, że jesteś prezesem. Wow. Czy to pan jest prezesem ZUS-u? Tak, a co? Czy wie pan, że ja tak kocham pańską instytucję, że przygotowałem laurkę? Mógłby pan ją zaprezentować? Czy pan jej nie widzi? Czy pan nie wie, że prezes ZUS-u jest niewidomy? Jak to się stało, prezesie? Pamięta pan drugą wojnę światową? Kiedy to było? To nie wtedy. Czemu wszystkich okradacie? No taki mamy pomysł na biznes. Dobra, kolejne miejsce. Co to? Mecz pokrajowy.
W Radomiu mecz hokejowy. O. Mają lodowisko? Podasz krążek? I tak jeszcze w reprezentacji właśnie. Czy możemy założyć, że już mecz hokejowy jest? Taka świetna byłam. Tak, tak. Nowe miejsce. W Kostynicy. Czujesz? Jadłam kapuśniak. Czy to pan zamawiał pizzę? Może pan położyć koło otwartego brzucha? A nie wpadnie? A jak wpadnie, to co? A będzie pan jadł sosem? Chciałby pan spróbować? A jak się nazywa ten sos? Smarował pan kiedyś trzustkowym kawałek pizzy? Co tak sztywno? To pan jest tym słynnym komikiem, który rozwesela smutasów w Kostnicach? Czy to pan jest tym smutasem, czy tego otwartego gościa mam rozśmieszyć? Mógłby pan spróbować mnie i jego? Znacie się? Ale to już jest początek dowcipu? No to co, kolejne miejsce, bo ja już tu leżałam. Zakrystia. Księże proboszczu. Po czym mnie poznałaś? Mimo stroju Batmana. A czy to nie pomysł kostiumowy na nasz bal kostiumowy z okazji 1 listopada? Jejku, siostro, jesteś tak inteligentna. Co ty robisz w zakonie? No właśnie ja w tej sprawie przyszłam. To nie było pytanie. A czy słyszał ksiądz o takiej idei MacCharge? Co to jest? Czy wie pan, że po prostu można przyjechać na mszę, nie wysiadając z samochodu? Czyli przejeżdżając obok kościoła odprawiam mszę? Ile trzeba jechać na godzinę? Czy wie pan, że największy problem jest z podawaniem hostii? Czy mógłby pan mówić per ksiądz? Dlaczego? Nie wie pan, kim jestem? Jest pan per? Co dziś? Ksiądz ze Sztokholma. Z Rockset. Jestem Nergalem, mogę tu być? A nie wiesz, że to miejsce jest otwarte dla wszystkich, poza tobą? A co do mnie macie? A czego my do ciebie nie mamy? Czemu drzesz nasze książki? No bo to może można było lepiej zredagować. Nie wiem, czy chciałby ksiądz proboszcz przyjąć Jezusa? A on chodzi po kolędzie, czy... Pani siostro, mam już wejść? Wleć, Batmanie. Przepraszam. Nowe miejsce, bo tutaj, no wiecie sami. Apteka? Apteka w samolocie. Apteka czy ja nie w słyszałem samolocie? Apteki? Nie, zrobię normalnie aptekę po prostu. Dobra. Apteka. Apteka. Czy ma pan taką tabletkę zieloną, czerwone prążki, co uspokaja to? A po co? Panu... Chce pan kawy? Albo amfetaminy? Mógłby pan szybciej? Poszukam na zapleczu. Czy pan nie wie, że ja jestem neurochirurgiem? Dawaj czopki, to jest napad. Fikasz? Dziękujemy bardzo. Chodź mi, ja tak, no, a nawet dobra, przestań. Dobra, Luśka, nie denerwuj się. Co to się... Ludzie, ile się tego naszło? Może pomarańcze rzucili, ty. Ja tak, pomóż mi. Dobra, ja cię będę sekurował. Dobrze, że w Rims byłam. No, ty co, sama jesteś? O, kurczę, zapomniałam o tobie, widzisz? Dobra, puść. Nie ciągaj mnie tu. Dobra, Luśka, damy radę, nic się nie denerwuj. Ale co się nie denerwuj, mnie nie denerwuj. Tyle czekałam na te wczasy, tyle czekałam i jak się zaczęło? Co się zaczęło? Dobrze się zaczęło. Wczasy mamy wykupione, hotel wykupiony, tylko autobus nam spierdzielił. No. Miał wyjechać 9.06, a wyjechał 6.09, no. Pomyliło się chłopu, słowacki błąd, no. Byśmy dobrze wyszli, on źle wyjechał, no. Ja nie będę ze swojego urlopu uzależniał od widzimy się kierowcy, ty. Nie tak, ale to ja mam urlop, ty nie pracujesz.
Dlatego ja sobie mogę pozwolić. Dojdziemy na pieszo, to nie jest daleko, Luśka. Ej, Mietek, Mietek, a ty w ogóle coś tam niesiesz na tyle? Na tyle, na ile mogę, na tyle niosę. Nie denerwuj się, Lusia. Wszystko panuje nad sytuacją. Nie denerwuję się w ogóle. A co ty? Wszystko mam tutaj, ja mam te, widzisz. Ja tyle, no co, ja mam wszystko nosić za ciebie? Ja mam wszystko nosić, no co? Ja tu najlepiej pewnie dojechać chłopa pewnie. Chciałem, żeby wszystko ja musiał nosić, a ty se idziesz z przodu, a ja muszę to. Pewnie. I co teraz? Takie właśnie? I zobacz, jak ja mam wiele rzeczy do noszenia, widzisz? Mietek, ja ciebie przepraszam, ja może coś od ciebie wezmę. Gdzie teraz, jak ja już połowę drogi sam zrobiłem, to co? Poza tym ja mam tu najważniejsze rzeczy, mam GPS-a i ubrania na 2 tygodnie. Zaraz, chcesz mi powiedzieć, że w to się spakowałeś na 2 tygodnie? No, zobacz, jeszcze luzu jest. Pakować to się chciało mieć, Luśka, no. To co ty tam wziąłeś? Wszystko, co potrzeba. 3 pary majtek i sandały na zimę. Jak to 3 pary majtek na 2 tygodnie? No, 1 para mi na 4 dni starcza. I jak ty to liczysz? No normalnie, przód, tył, przekładka, tył, przód. Czy można... No dlatego my mrówek w domu nie mamy. Czy można na skosy, ale obciera. Słuchaj, Lusia, nic się nie denerwuj, ja panuję nad sytuacją, słuchaj. Tak? Tak, zobacz, teraz tak, zorientujmy się na mapie, no, no to... gdzie my jesteśmy. Czekaj, Mietek? No? A czemu ta mapa jest niemiecka? Mapa jest po niemiecku, ale Nysa już jest. Nic się nie bój, jest zaznaczone wszystko, zobacz, pa, jesteśmy tu, widzisz? Gdzie? Nysa, widzisz? Nysa? Nysa? No to już niedaleko na Mazury. My będziemy tam grać, my za czorym grali, klaskać na raz. My będziemy tam grać, my za czorym grali, klaskać na raz. Co jaki czas. Witam serdecznie. Mietek Paciaciak. Luśka Paciaciakowa. Moja Shakira. Witam serdecznie, jestem pan Staszak, jestem operatorem tej pielgrzymki. A jestem pan Mietek, jestem operatorem tej pielgrzymki. Panie Mietku, nie wstydź panu, że żona za pana wszystko dźwiga? O masz! Znalazł się męski szowinista! To ja po to walczę o równouprawnienie? Po to stanika nie noszę? Czy ty w ogóle stanika nie nosisz? Bo mnie w kolana uwiera. Stanika nie nosi, body nie nosi, co za baba? Body ostatnio jak założyłam, jak strzeliło, to mi okulary stłukło. Cieszę się, że ci brwi nie urwało, wiesz? Kto normalny body przez głowę zakłada, ty? No jeszcze widzi, że nie pasuje, a ciśnie od góry na hamak, ciśnie. A przecież wie, że naciągnięta lajkra wróci, nie? To ciśnie od góry, tak. Kto to widział tak lajkrę zakładać? No, no, 2 osoby znam, które tak lajkrę noszą. Lusia i Rysiek Kalisz. A państwo na pielgrzymkę? A gdzie na pielgrzymkę? My na wczas idziemy, tylko nam autobus spierdzielił, nie? I musimy teraz na pieszo sobie podejść. Tak? A gdzie państwo idziecie? Na Mazury. A konkretnie? Do Krynicy. To może państwo podejdziecie z nami, o. A co to za pielgrzymka jest? To mniej śmieszne, odreagowujemy stresy, taka pozytywna. A, taka normalna, że... Nie, nasza pielgrzymka jest bez używek. O, to na takie jeszcze nie byłem. To tym bardziej zapraszam, podejdźcie państwo z nami. Może podejdziemy, zobaczymy, co... Nie, ja bym wolała, nie. Mietek, nie! Zgodziła się. Także idziemy z panem. Lusia, zadzuj sobie rzepa, żeby się nie wyglepiła. Drodzy państwo, mamy taki zwyczaj, że każdą nową parę na pielgrzymce witamy. Tutaj cała Nyska pielgrzymka do miejsc śmiesznych chciałaby państwa przywitać. Na cześć państwa paciosiaków. Hip, hip! Ura! Hip, hip! Ura! Hip, hip! Ura! 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 Start! Idzie...
O tej porze to Lusia już będzie koło Prudnika. Wróci? Na rondzie zawinie i wróci. A taka wysportowana widzę. A Lusia to jest sportsmenka pełną gębą. Powiem panu naprawdę. Myśmy niedawno z olimpiady wrócili, tej zimowej, Soci, nie? Powiem panu, pochwalę się, Lusia 6. miejsce bobslech miała. To ładnie. Ładnie, ładnie. Byłoby lepiej, gdyby bobslech miała, nie? Ale ładnie, ładnie. Tym bardziej, że ona zrobiła kwalifikację na 4-osobowego bobsleja, nie? Ale sama pojechała. A gdzie reszta? No nie, zdążyli wsiąść. Zresztą dla Lusi bobslej też był za wolny, ona wysiadała w połowie trasy, nie z bobsleja. I sama jechała. Jak? Na czym? Na płaszczu. Na płaszczu? Na płaszczu, tylko źle płaszcz dobra, bo ona jakby pod pinką do dołu jechała, to by szybciej jechała, nie? To by poślizg, był wszystko smarowanie, poszłaby, nie? I czasówkę by miała dobrą, a ona filcem do dołu jechała, nie? A to wiesz pan, jak się jeździ filtrem do dołu, nie? To tarcie jest, to jeszcze od lodu to zaczęło nabierać wody, to zaczęło wszystko pęczyć, ta się durna nie rozpięła, to ją przydusiło. Jak ją wypierdzieliło na zakręcie do drugiej rynny, to jeszcze na dole tego Chińczyka wyprzedziło. Powiem panu naprawdę, szalone dziewczyny, szalone, naprawdę. Ja to powiem panu, że ja bardziej chciałem ją na łyżwy, na łyżwy pchnąć. Łyżwy to jest taki trochę bardziej takie, nie, że szarmanckie bardziej, no łyżwy, ale... Dostojny też. Dostojny taki sport, no ale problem jest, no. Co się stało? No łyżwy zdziera, no. Jak łyżwy? No łyżwy zdziera, co przyjdzie to zdarte łyżwy ma, to łyżwy jak łyżwy, to jeszcze zrobiliśmy, że już nie zdziera, bo taki z takimi blokami jeździ, nie? Szynami takimi, nie? Ale mam problem z kostiumem, nie? Bo po prostu no, panczen nie trzyma tego, po prostu ten cały, nie? Jak panczen nie trzyma? No to... ten co ma kostium, co ma taki, nie? Elastyczny, to nie trzyma, bo ma taką dziurkę tutaj, nie? No. I ona przy starcie wypada przez tą dziurkę. Te przeciążenia. No to przeciążenia są takie, że start ma no raz, że łyżwy zostają i panczem i ona wyskakuje, no. Rozumiem. Myślałem jakoś to, nie wiem, zablokować, no ale kratę to co, no to odbije się, to będzie bez sensu, nie? To nie wiem co zrobić tutaj, może, żeby ją odwrotnie założyć ten. No tak, dołem nie wyleci, no to. Myślałem tył na przód. Wie pan co, o sporcie moglibyśmy... No, o sporcie to ja mogę gadać, bo ja na sporcie się nie znam, także... Ale powiem panu tak, że... No, pani i Lusia... pan powiedział, to mi się podoba to. Ja myślę tak samo, wie pan naprawdę, tu się zgadzam. Słyszycie mnie? Też mi się wydaje, że to powinno być lepsze. No to, tym bardziej, że moja Lusia na przykład w tym, 6. miejsce zajęła, nie? Tak. 6. miejsce, powiem panu, to jest prawie 5., nie? Lepiej niż 7? Co by nie gadać, miejsce... Jest super, jakby 4 wyprzedziła, byłaby która? Byłaby przed tym 4. Dobrze, ale... Co najmniej. Ja nie wiem, czy by nie wyżej poszła nawet. Dobrze, ale... Źle, panczem, tylko panczem trzyma, powiem panu. Dobrze, ona proszę... jest smarowanie źle dobrali. Ja w ogóle, powiem panu, wiatr miała niekorzystny, powiem pan, wiesz? Ona miała 3-2 na buli, 4-1 skrzelęcie i 2-1 na podjeździe, no to... Na czerwono i się świeciło, ja ją puściłem. Chorągiewka poszła. Dobrze, ale... Nie powinienem, naprawdę. Podsumujmy tylko to, że tak naprawdę pani Lusia może, rozpoczęła marsz polskich sportowców po sukcesie. Powiem panu, że nie, spokojnie. Ja się zastanawiałem kiedyś, gdzie jest problem naszych piłkarzów, nie? Gdzie, skąd ta niemoc się bierze, że oni nie dają rady, nie? I powiem panu, że doszłem. Gdzie jest ten problem? Gdzie? W rankingu FIFA. No, ale nie rozumiem. A, nie rozumie pan. No dobra, rozwijam. W rankingu FIFA, proszę pana, myśmy przed mistrzostwami świata w rankingu FIFA zajmowali 69. pozycję, prawda? Tak. Panie, ja znam tą pozycję, przy tym się nie da biegać. Może tam trochę bramkarz. Dobrze, wie pan co... Ale to ile? Dobrze, słupka do słupka, to co to za bieganie? O sporcie moglibyśmy... Siatkę wpadnie, to już nie wyciągniesz, panie. O sporcie moglibyśmy bardzo długo, ale musimy z pielgrzymką ruszać. A, no wiadomo. Także niech pan żonę łapie i... Tak, ja ją łapię, dołączamy do was i jesteśmy. Takie, tak. Witamy państwa paciociaków na pokładzie. Co to jest?
to zostaw mnie, cholero! Matko, zginę! Niech mi ktoś pomoże! Zostaw mnie! Człowieku! Widziałeś tego Jorka? Ja się o śmierć utarłem tam! Sto jakbyś taka kula kosmata do kostki przyczepiła, ścierwa takie, takie gały wybałuszył! No jego nadepnąłem, to już ty bardziej wylazłeś! Ja pierdolę! Przecież to chomik syberyjski! O! Syberyjski? Mhm. Dlatego tak od niego wódą waliło, a? Się uspokój, popatrz, jaka piękna stancja. Ale teraz te pokoje dla studentów budują, nie? Typa od razu suplukatorką, nie? Na bogato. Dać wiarę, że to jest 5 metrów kwadratowych. A w życiu, dach mnie zmylił. A właśnie, gadałeś z babką, ile to kosztuje finansowo, jak to tam... Gadałem, jest problem, bo ona tu chce 600, a na Wągrzyszczyrowicza chciała tylko 400. Ach, ale tu lepiej. No jak lepiej, już 200 drożej. A po pijaku lepiej powiedzieć na Stafa czy na Wągrzyszczyrowicza? A to jest ta wartość dodana. Kto się właśnie tak po moim domu kręci, gadać mnie to zaraz się co? Dzień dobry. Dzień dobry. A co wy to robicie? No, przecież sama nas pani wpuściła. Synek, ja się od 20 lat nie puściłam od śmierci mojego męża nieboszczyka, który 25 lat nie żyje. Już do tej pory mu tego zgonu wybaczyć nie mogę. Jak się z nim na tamtym świecie spotkam, to... No to pewnie pani mu wybaczy, no bo... Nie! To mu takiego szpica w dupę zasadzę, że mu te anielskie skrzydła ze spiór oblecą. No zrozumiesz, synek wziął mnie w progu, umarł, jak żeśmy ze Skerfura wracali. Nawet mnie dziad zakupów nie zdążył wnieść. A mało tego, że umarł, to jeszcze ta ręka mu się tak na reklamowca zacisnęła, że ja za Chiny Ludowe wygrzeć nie mogłam. 3 dni ta nierówna walka trwała, żeby mnie w końcu syn trumnę przed nosem zamknął. Z kiełbasą do grobu poszedł. Krakowska podsuszana. Noż kurwa, chcę przypomnę, dasz mi trzęsie! Oni wszyscy na cmentarzu myśleli, że ja za tym dziadem tak płakałam. A jak mi się ta krakowska przypomniała, to mnie się z nerwów aż sam celulit prostował. Oj, szkoda dziada. Teraz to ani kogo opluć, ani komu szpica w dupę zasadzić, ani kogo na 3 dni do pustej ciemnej łazienki zamknąć. Dobrze, że jesteście. To co bierzecie? Wągrzyszczyrowicza. Nie będziemy, nie ma szansu. I pani co, to chyba byśmy jednak się zdecydowali tak. Że... A to płatne jest góry za pół roku. Pół roku? To ile to będzie za pół roku? A to czekaj, synek, to ja sama policzę, to będzie 2 w pamięci, to będzie 3,7, to będzie pi 3,14, to będzie nawias wystawiony na potęgę. Łomatko i lezer. To będzie całka różniczka, kiła, rzeżonka, syf. O czym to ja gadałam? O pieniądzach rozmawialiśmy. A, to będzie 50 zł. 50? To mało. Mało? No. A to 500. Kiedyś, jak studenty u mnie mieszkały, to były czasy. Oni w życiu z pustymi rękami nie przychodzili. Jakie oni dupy sprowadzali. Ja w życiu tylu filmów nie nakręciłam. A ostatnio to mnie się śniło, że idę przez cmentarz koło grobu mojego męża nieboszczyka, nie? Idę i słyszę takie: ratunku! Ratunku! Synek, ja dopadam do tej mogiły na kolana, pazurskami tę ziemię se rozdrapuję, pomnik, żem se sama przesunęła, drę tę ziemię i słyszę: ratunku! Ratunku! Ja otwieram trumnę, tam stary jak zwykle śpi, telewizor włączony, pet w ręce. A krakowska z boku leży i do mnie co tak późno? Po tej traumie to se musiałam do sanatorium pojechać, ale już pierwszego dnia był taki wieczorek zapoznawczy, że następnego wszyscy w szpitalu wylądowali. To tak pani szalała. Nie ja, salmonella. To co? To może byśmy z kolegą już tutaj sami sobie zostali. Sami chcecie zostać? No. Oj, czekaj, synek, to ja kamerę włączę.
Ale nie, proszę pani, to nie jest to, co pani myśli, absolutnie, nie, nic z tych rzeczy. Oj, synek, synek, żebyś ty wiedział, co ja sobie myślę. Co sobie pani myśli? No, mam takie jedno marzenie. Bym chciała poznać pana Roberta Lewandowskiego. O, a po co? Ciekawe, czy im nie by cztery gole strzelił. No, trzeba przyznać, że Robert Lewandowski to... Nie, no to jest takie ciekawe zjawisko w polskiej piłce nożnej. Ciekawe zjawisko to ja dałam, jak się z Haliną tych niebieskich tabletek ożarłam. Ja w życiu tak po ścianach nie łaziłam. Nawet koty po popie tak nie szaleją. No, gorzej to było tylko w 71 na Sylwestra, jak mojemu mężowi karbid dupę rozerwał. Noż tak się wtedy śmiałam, że trzecie dziecko urodziłam. Dobra. Idę se Czarpar na wideo pooglądać. Tam Ibisz jeszcze stary był. Ale jak proszę pani, to my płacimy, wynajmujemy, z Paulina. Ale spokojnie, spokojnie, bez obaw. To same studentki uniwersytetu. A. Trzeciego wieku. Dobra, tam zamulacie. Idę sobie ziółek naciągnę. Ziółek. Pewnie miętka, tymiany, no, wiesz, no. Na dobre... Tam. A ty przyjechałeś geografię studiować, nie? No, dobra. Mam zagadkę. Wiesz, dlaczego w USA jest tylko 49 stanów? Nie, dlaczego? Bo Stan Borys spierdzielił. Głównie, a chyba jeszcze zemrze nam. No, halo, może pani pomóc? Pomóc pani? No pewnie, no przecież sama tego nie zjaram.